Ksiądz Jarosław Cielecki będzie gościł w parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Piskorzowie. W najbliższą niedzielę, 18 sierpnia, odprawi tam mszę świętą połączoną z modlitwą o uzdrowienie na boisku sportowym w Piskorzowie. Początek nabożeństwa o godzinie 12. Ksiądz Cielecki, dyrektor Watykańskiego Serwisu Informacyjnego, jest znanym charyzmatykiem i dlatego spodziewana jest bardzo duża liczba uczestników niedzielnej mszy. Podobnie jak 2 lata temu, kiedy w tej samej parafii gościł ksiądz John Boszabora. Podczas takich nabożeństw zazwyczaj kościół pęka w szwach, stąd decyzja proboszcza parafii świętego Jana Nepomucena w Piskorzowie, by msza odbyła się w plenerze. Wszyscy ci, którzy chcą w niej uczestniczyć, powinni zaopatrzyć się w krzesełka bądź kocy, by mieli na czym spocząć. Planowana jest także procesja z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przez Piskorzów oraz czuwanie całonocne w kościele zakończone mszą świętą 19 sierpnia o godzinie 9. Wszyscy chorzy na duszy i ciele są zaproszeni na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. Jesteś